Halo, dzień dobry, cześć, szyciuszki i jeszcze może nie szyciuszki, bo może oglądają nas dzisiaj zupełnie nowe osoby. Witam Cię bardzo serdecznie, mam na imię Ewa i razem z całym zespołem Ultramaszyny zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie wyboru idealnego sprzętu do Twoich potrzeb. Dzisiaj webinar maszynowy poświęcony maszynom typu heavy duty i maszynom dedykowanym do cięższego szycia grubszych materiałów. Materiałów takich jak tkaniny tapicerskie, jak jeans, również ten grubszy, jak kodury, jak takie asortymenty jak paski, parciane na przykład, czyli to, z czego możecie uszyć smycz albo elementy do plecaków czy do toreb. To będzie webinar maszynowy dla wszystkich tych z Was, którzy, i to podkreślę, nie mają możliwości zakupu maszyny przemysłowej, bo do tego typu operacji, o których powiedziałam Wam na początku, rzeczywiście najlepsza byłaby maszyna przemysłowa. Ale dla wszystkich tych, którzy planują raz na jakiś czas uszyć na przykład nowe pokrowce, uszyć pufę, uszyć czy nareperować jakiś plecak, czy wiecie, że często skracacie spodnie jeansowe, bo tak akurat się ułożyło, że czy to Twoja sylwetka, czy sylwetka kogoś z domowników tego wymaga. Czy na przykład Ty albo Twój mąż, czy Ty, bo jesteś facetem, szyjesz często jakieś grubsze rzeczy, bo pracujesz na przykład w jakimś stroju technicznym i nie masz możliwości kupienia maszyny przemysłowej, to te modele, o których będę dzisiaj opowiadać, to modele, które się do takich celów bardzo mocno nadają. Na początek dzisiaj będzie troszkę inaczej niż na poprzednich webinarach i swoją drogą, jeśli już widziałaś czy widziałeś jakieś wcześniejsze webinary, to zostaw proszę mi teraz kciuka albo serduszko, bo to da nam od razu sygnał, ile spośród Was ogląda już kolejny webinar, a ile mamy nowych osób. Jeśli oglądasz mnie dzisiaj po raz pierwszy, to to jest moment, żeby zostawić komentarz i napisać, czy przymierzasz się do zakupu takiej maszyny i nie jesteś w stanie się zdecydować, który model wybrać, czy może masz jakiś konkretny model upatrzony i chcesz się upewnić co do jakiejś cechy, którą ten konkretny model ma, bo jeśli tak jest, to jeśli napiszesz komentarz, będę mogła to od razu dla Ciebie na wizji sprawdzić albo po prostu odpowiedzieć Ci na pytanie czy wątpliwość. Także teraz to jest moment, w którym czekam na komentarz od Ciebie. Napisz, czy masz już może taką maszynę i nie radzisz sobie z jakąś funkcją, czy zamierzasz po prostu taki model zakupić i zastanawiasz się, który spośród nich wybrać. No a wszystkich tych, którzy oglądają kolejny webinar z rzędu, poproszę teraz o kciuka albo serduszko. W międzyczasie Marika podeślę Wam za moment dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli i oglądają mnie po raz pierwszy, linki do poprzednich webinarów. Przypominam, że ostatnio widzieliśmy się na overlockach, czyli na sprzęcie, który już jest dla tych osób, które troszeczkę szyją i wiedzą, czy czują, że takiego overlocka warto posiadać i że robi on realną różnicę w szyciu. Wcześniej natomiast widzieliśmy się na maszynach elektronicznych, takich z poziomu cenowego w okolicach 1,5 do 2 z małym hakiem. No a nasz pierwszy webinar to w ogóle był webinar o maszynach mechanicznych, więc jeśli chodzi o zasadę działania podobnych do tych, które dzisiaj są tutaj ze mną, ale były to modele niższe. Niższe to znaczy bardziej podstawowe, z troszeczkę prostszą konstrukcją, czasami mniej wytrzymałą w takiej perspektywie długoletniej. Ale słuchajcie, do rzeczy. Proszę dawać znać, mam nadzieję, że takie komentarze już są, czy spośród tych modeli, o których dzisiaj będę opowiadać, macie coś konkretnego na oku. I co? Napisz, proszę. A ja przejdę do, dzisiaj odwrotnie, już o tym wspomniałam, do testów, bo zaczniemy, słuchajcie, od praktyki. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, mam przygotowane grubsze materiały, mam przygotowane różnorodne materiały ze sklepu, który specjalizuje się w materiałach tapicerskich. I jeśli kręcicie szycie torebek, nerek, plecaków, marzysz o tym, żeby uszyć sobie w domu pufę,
obić stołek, albo pobawić się z jakimiś fantazyjnymi poduchami. Zdarza Ci się też robić jakieś inne prace dekoracyjne, to tkaninykaroliny.pl to taki sklep, z którym się przyjaźnimy już od długich lat. I dziewczyny mają w swojej ofercie wyselekcjonowane materiały, takie jak welury, ekoskóry, jak materiały pikowane, które no, swoją grubością już mogą robić na niektórych maszynach wrażenie. I spośród tych takich specyficznych, trudnych materiałów do szycia wybrałam ekoskórę, wybrałam taki welur tapicerski i wybrałam materiał, który jest dodatkowo przepikowany. I to też jest materiał tapicerski, on się nadaje na poduszkę, nadaje się na siedzisko, nadaje się na pufę. I do tego, ponieważ o to pytacie bardzo często, mam też oczywiście dżinsy, żeby zweryfikować to, z czym się często borykacie. To są dżinsy moje, które już przeżyły wiele, jak widać, i wiele operacji było na nich testowanych. Więc dzisiaj również pójdą w ruch, bo to, co wielu maszynom sprawia problem w domowym szyciu, to jest wykonywanie przeszyć na tych zgrubieniach oraz tutaj podkładanie nogawki, gdzie tych warstw materiału już troszkę jest i przy wykonywaniu tego przeszycia, zresztą tu przemysłowo nawet widać, że tak średnio sobie z tym poradzili, niemniej jednak wiadomo, że jak szyjemy dla siebie w domu, jesteśmy bardziej wymagający, w związku z czym pokażę też, jak radzą sobie poszczególne modele i na jaką funkcję. Nawet nie chodzi o to, żeby pokazać dokładnie po kolei każdy z nich w tym kontekście, tylko pokazać Wam, jakie funkcje w konkretnych grupach maszyn, i tutaj troszeczkę inaczej będzie wypadać Janome HD1800, który ma takie super ulepszenie do robienia tego typu rzeczy, a jak wypadają maszyny, które są mniej skomplikowane, jeśli chodzi o swoją konstrukcję. No i rzecz, którą Was Marika zachęcała do udziału w tym webinarze, dzisiaj będziemy mieć troszkę buduarowy klimat, bo pozwolimy sobie na rozebranie maszyn do szycia. Jeju. Tak, będą nawet bez bikini. To znaczy, pozbawimy je tego, co jest tutaj, czyli tej obudowy. Tego elementu, który jest w maszynie najlżejszy i który nie stanowi o jej wadze. O jej wadze będzie stanowiło to, co dzieje się tam w środku, czego nie widzisz, jak wybierasz maszynę do szycia. No i to, co jest tam w środku, pod tą obudową, będzie nam mówić, czy ta maszyna jest rzeczywiście maszyną heavy duty, czy zasługuje na to miano, czy posiada po prostu metalową konstrukcję i powiem Wam tak skrótowo i bardzo konkretnie, czym różni się maszyna, która została zbudowana na w pełni metalowym korpusie, gdzie wszystko to, co jest tutaj, cały ten element jest metalem i wszystkie podzespoły są przymocowane, to będzie najlepsze słowo, do tegoż elementu. Dobrze, przeszyjemy. Od czego zaczynamy? Skóra? Może skóra, co? Pierwsza maszyna, którą chciałabym Wam pokazać i teraz bardzo ważna informacja, będziemy się poruszać w maszynach z silnikami od 55 do aż 80 W. I teraz tak, jak będziemy mieć maszynę, która ma chwytacz wahadłowy, a nie chwytacz rotacyjny, dajcie znać, czy wiecie, jaka jest różnica między jednym a drugim. Jeśli nie, to koniecznie do odrobienia praca domowa i obejrzenie webinaru z maszyn mechanicznych. W każdym razie, maszyny z chwytaczem wahadłowym będą mieć generalnie ten silnik mocniejszy i w przypadku takiej maszyny jak L240 będziemy mówić o silniku o mocy aż 80 W. Natomiast tutaj w przypadku Janome 523, który wezmę jako pierwszy do testów, będziemy mieć silnik 60 W, natomiast tutaj Heavy Duty 1800 55 W. Te obydwie maszyny są maszynami typu Heavy Duty i zaraz tam za moment Wam pokażę w ich nagości, co to dokładnie oznacza i ile tego metalu rzeczywiście jest w tych modelach. To będzie się oczywiście przekładać też na to, ile te maszyny ważą. One specjalnie mają zrobione wygodne rączki do przenoszenia, żeby przy tej wadze, ja ćwiczę coś tam trochę, zaczęłam na wiosnę, ale no jest to ciężka maszyna rzeczywiście. Tutaj mamy wygodniejszą, szerszą rączkę do przenoszenia. Tego może nie być widać na zdjęciach w internecie, dlatego to pokazuję i podkreślam. Także wagowo T
te maszyny będą maszynami rzeczywiście, jak na dzisiejsze maszyny domowego użytku, troszkę cięższymi, bo tutaj będziemy mieć wagę samej maszyny na poziomie 8 kg, natomiast tutaj w przypadku 523 nieco mniej, bo 7,2, no ale w dalszym ciągu coś tam do przeniesienia jest, chociaż nie jest to maszyna walizkowa 25 kg. Także pod tym kątem jest na pewno troszkę bardziej kompaktowa. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, mam maszynę z chwytaczem wahadłowym i czy ona sobie, to już może zdejmę. To, co jest bardzo ważne pod kątem szycia właśnie jeansu, zanim jeszcze przejdziemy do tej skóry, oczywiście każda maszyna tego typu, jeśli zastanawiasz się nad szyciem na okrągło tychże nogawek między innymi, te ramiona są tutaj na tyle wąskie, że spokojnie, zobacz, taka nogawka sobie tutaj podejdzie. Wprowadzam ją bardzo komfortowo, nie to, że muszę jakoś użyć siły, ona chodzi sobie, że tak powiem, kolokwialnie po tym ramieniu bardzo luźno. No i teraz też kolejna ważna rzecz. Jak podnoszę stopkę tutaj po prostu tak standardowo, ja ją mogę unieść, jak chcę szyć coś grubszego, na dwa razy. Mam podwójny wzniosek, czyli z położenia takiego, gdzie stopka się opiera zupełnie na płytce ściegowej, jak mam do przeszycia, o zobaczcie, tutaj będziemy za moment się bawić z takim materiałem i podłożymy sobie o tyle warstw, no to trochę tego jest. I teraz, jeśli ja mam w planie szycie takich rzeczy, to nie mogę mieć maszyny, która będzie miała tutaj taką przestrzeń, że jest pojedyncze podniesienie i ja tego nie mogę włożyć. Ona musi mieć możliwość zrobienia podwójnego wzniosu. I teraz zobacz, spokojnie sobie ten materiał tutaj wszedł. Czy to widać? To jest bardzo ważna rzecz. I teraz tak, zobaczcie. Mam ekoskórę, która no jest materiałem dość sztywnym, dość zbitym, w związku z czym już jakby przy nawet pojedynczej warstwie nie jest super łatwa, tak jak no powiedzmy zwykła tkanina bawełniana. Składam sobie ją na dwa razy i złożę sobie ją jeszcze na dwa razy i to już jest tak naprawdę dość ekstremalny przypadek, bo najczęściej w większości operacji i tak będziecie szyć na dwa razy. No ale załóżmy czysto teoretycznie, że to jeszcze miałaby dojść na przykład wypustka albo coś innego, więc trochę tych warstw będzie więcej. Składam. No i teraz, co muszę wiedzieć? To tutaj triki od razu też czysto krawieckie. Jak mam tyle warstw i grubszy materiał i w ogóle szyję skórę, no to co do zasady oczywiście pamiętamy, że zmieniamy igłę. Dodatkowa rzecz, gęstość szycia, muszę mieć płynną regulację i oczywiście w maszynach na tak wysokim poziomie ta płynna regulacja jest. Ustawiam sobie wartość na pewno powyżej trójki, ściegiem gęstszym, no wiecie, za bardzo nie można drobić, bo materiał za gruby. I muszę oczywiście, mam tu dużo kabli, jak zwykle na tych webinarach, ale już zlokalizowałam rozrusznik i teraz, no i zobaczmy, czy ona w ogóle będzie miała chwilę, w której się zatrzyma i zastanowi. No absolutnie nie. Po prostu podłożyłam jej materiał i po prostu sobie przeszyła. No i oczywiście pokażę jeszcze tu zbliżenie, mam nadzieję, że będzie widać. Operator mi tu pokieruje. Jest ok? Zaraz. Zaraz kamera złapie na pewno ostrość i zobaczycie, że no nie ma żadnego zaburzenia w gęstości, inaczej mówiąc długości tego ściegu. Zszyte bez problemu, tutaj też ścieg się bardzo ładnie trzyma, nie wychodzi. O, czekaj. Widać? Czyli dokładnie to, co byśmy chcieli uzyskać. Mogę jeszcze, jeśli chcecie zweryfikować bardziej ten temat, mogę jej zarzucić zygzak, na przykład do wykonania na tym grubym materiale. Dajcie znać, czy chcecie, żebym ją sprawdziła również pod tym kątem, bo wiadomo, że tutaj wkłuć na minutę będzie troszkę więcej, więc maszyna będzie musiała wykonać większy wysiłek. Czekam na Wasze odpowiedzi, a tymczasem idę do weluru, który jest mięsisty, grubszy, w związku z czym tutaj, jak sobie złożę na te no, dwie warstwy, to nie będziemy jej testować, damy jej więcej. Jak złożę sobie na cztery warstwy, to tu się już robi rzeczywiście prawdziwy grubas. O, no i zobacz, to już jest kanapeczka, całkiem solidna do szycia. Widać? No i podkładamy sobie to pod maszynę. I zaczynam szyć od samego brzegu.
Na naszym kanale na YouTubie, tu przypominam od razu, kto jeszcze nie ma w subskrypcji naszego kanału, w międzyczasie proszę wejść na YouTube, wpisać w wyszukiwarkę Ultramaszyna albo zaraz Marika Wam wyśle link do naszego kanału i dodajcie sobie do subskrypcji, bo pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie jak mam bardzo dużo warstw i mam taką maszynę, czasem może się zdarzyć tak, że chcesz zacząć od samej krawędzi, to recepta. Albo zacznij sobie kawałek głębiej i zacząć sobie stąd, gdzie jest mój paznokieć i przyciskiem szycia wstecz wrócić do krawędzi i dopiero pójść dalej. A jeśli się upierasz, że chcesz zacząć od samego brzegu, to w przypadku takiej maszyny po prostu od tyłu trzeba sobie postawić na stopce coś grubszego, tak żeby ją oprzeć, ustabilizować. Żeby ona po prostu miała równą powierzchnię, jak ją opuścimy. Nitki mi się tu zaplątały, więc... zrobię zbliżenie. O, dobra. O, chcę zacząć od krawędzi. No i teraz jak opuszczę, a tu z tyłu nic nie będzie, to ta stopka nie będzie leżała tak, tylko ona mi tak pójdzie tam do tyłu, prawda? Więc teraz, żeby mi tu nie poszła, to ja jej robię takiego klocuszka z innego materiału, podkładam i ciach. W maszynie takiej, jak tam sobie stoi z tyłu HD1800, jest taki guziczek z boku i tam można sobie stopkę zablokować na czas takiej operacji i sobie ją ustawić, ten guziczek tam wcisnąć, zaraz Wam to pokażę. I nie trzeba się bawić z tym klocuszkiem. Natomiast, no ustawiłam sobie tu klocuszek, więc macie taki trik już i będziecie wiedzieć, jak sobie z tym radzić. No i zaczynam od samej krawędzi i teraz stopka nie ma żadnego problemu. Poszłam od samej krawędzi. No i lecę. Jakby tutaj w ogóle nie po stronie silnika, nie słychać nawet przez sekundę jakiegokolwiek buczenia. Leci. I teraz to, co przy tej okazji warto powiedzieć, to to, że te maszyny, w przypadku tych maszyn do 1500, mówię te maszyny, czyli mam na myśli 523 i HD1800, mają większą maksymalną ilość wkłuć igły na minutę niż przeciętnie maszyna do szycia. I tutaj te maszyny wzmocnione, takie jak Elna240 czy ten Brother 37, który stoi sobie zupełnie z tyłu, one mają 820 ścieków na minutę, 523 będzie miała 860, więc jest troszkę szybsza. No i teraz chciałabym pokazać, żółta nitka, więc powinno być ładnie widać. Gęstość bardzo ładna, niezaburzona i zaczęte, słuchajcie, od krawędzi do krawędzi nie było żadnego problemu z rozpoczęciem ścięgu. Niżej, wyżej, widać? Tak ciemno troszkę. Tutaj troszkę bliżej. To może tu? Właśnie, bo tutaj ciemne na... Czekajcie. Uuu, ale żyleta. No widać u Was tak jak u mnie. Dawajcie znać. Mega. Czekam cały czas na info, czy mam robić ten zygzak na skórze. Tutaj dziewczyny proszą o ścieku werlokowy. O ścieku werlokowy, dobra. Tylko tak, żebym ja teraz na czymś ładnym zrobiła, znaczy na gładkim jakimś, żeby było widać. Mam nitkę, jaką miałam nitkę? Żółtą. Ciemny jakiś potrzebuję. O! Ekstra, na tym będzie widać. Tu mam palmy egzotyczne, wytnę sobie. A, mam nożyczki dla leworęcznych, a ja praworęczna. Ratunku, ratunku, nie mam nożyczek. Bo mam dla leworęcznych. Nie wiem, dlaczego takie wzięłam. 3 sekundy. 3 sekundy potrzebuję pomocy z backstage'u. O, są nożyczki, dziękuję bardzo. Dobra, już ucinam. Ściek overlockowy. No bardzo proszę. A czy to ma być ściek overlockowy do obrzucania i zszywania jednoczesnego, czy który? Bo to jeszcze ważne pytanie. Czy to ma być overlockowy do obrzucania, czy do obrzucania ze zszywaniem? Zrobię Wam może do obrzucania ze zszywaniem, bo to będzie od razu widać, czy sobie to radzi ładnie z dzianiną. Dobrze, co my tu mamy? No G sobie zróbmy. G sobie zróbmy, to musimy się tu przestawić na SS, bo tę kolumnę się wybiera z ustawieniem tego pokrętła na SS. I zobaczcie od razu też, skoro już przestawiamy i Wam to pokazuję, zobaczcie, że te maszyny typu heavy duty wzmocnione, one mają najpotrzebniejszy zestaw ścieków użytkowych. One nigdy nie będą miały całej masy ścieków dekoracyjnych, jakichś ozdobnych, kwiatuszków, piłeczek, serduszek i tak dalej,
Tylko dokładnie to, co będzie Wam potrzebne do szycia elastycznych rzeczy, do obrzucania i zszywania, do cerowania i do na przykład naszywania jakichś tam aplikacji. Dobra. Ściek miał być do obrzucania, no to niech będzie. Jesteśmy teraz na G, tak? I na tym ściegu. I już. Mam nadzieję, że mi to pod kątem wyjdzie. Gęstość mam tutaj jeszcze troszkę, mogę sobie ją zmieniać w zakresie od minusa do plusa. Mało, bo mało, ale lepiej tak, niż jak czasem są pokrętła, gdzie jest tylko SS i nic z tym nie zrobicie. Pokażę Wam kawałeczek, no bo nie ma teraz sensu, żebym przechodziła przez całość. I myślę, że to będzie widok, który Was zadowoli, bo te maszyny mechaniczne z wysokiej półki cenowej, czyli jesteśmy 1000 w górę, one te ścigi robią naprawdę ładne. I teraz zobaczcie, tu jest pomarańczowe, to na tym ciemnym będzie lepiej widać. Moment, operatorkę. Dobra, czekamy. Ciut wyżej. Proszę. No i co Wy na to? Moim zdaniem bardzo ładny ściek. Oczywiście wiadomo, że jesteśmy na grubszym materiale. Jakbyśmy miały cieńszy, to troszkę by ta praca wyglądała inaczej. Może trzeba by było założyć stopkę do ścięgła overlockowego. Może trzeba by było usztywnić krawędź, która ma być obrzucana. Niemniej jednak ściek sam w sobie, klasa. Dobrze. To teraz to, co jeszcze bym chciała pokazać, wróćmy sobie na ściek prosty, chyba że macie jeszcze jakieś pytania, to proszę cały czas pisać, ja w międzyczasie będę pokazywać to, co zaplanowane, ale oczywiście czekam na sugestie. Wróciłam na ściek prosty, ustawiłam większą gęstość, bo no, mamy grube, więc nie mogę szyć ściegiem na przykład na dziurkę. No i teraz grubszy jest tutaj wkład, jest flizelina, jest pikowanie, jest welur, więc trochę tych warstw jest. No i złóżmy sobie na trzy, sobie złóżmy. Co mamy sobie nie złożyć? Dlaczego by nie? No to tu już jest troszkę. I bez problemu sobie to tutaj wprowadzę, bo tak jak mówiłam, jest przestrzeń większa. No i ponownie, jakby tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, maszyna szyje, welur, więc ten ściek wpadł nam do środka, ciężko będzie go pokazać. Niemniej jednak tutaj poszywane jest to wszystko, bo tu ściek wpadł w puszek waciany, a tu z kolei zostawił nam po prostu ładną kreskę, bo no, mamy dużo... Spróbujmy. No jest włosek, więc tego ściegu... Nie widać. Tu, zszyte. Ładna linia, nic nie rozciągnięte. I to, co mogłoby Wam przyjść do głowy w kontekście pytania, to czy takie maszyny mają regulację docisku stopki. Tak, większość modeli ma oczywiście taką regulację. Jeśli jesteśmy w marce Janome, od której zaczęłam, to bardzo ważną informacją jest to, że ta 523, model, który mnie się osobiście bardzo podoba z uwagi na kolorystykę, jest kontynuacją serii 415, 419 i 423. Są takie trzy, no... Trzeba powiedzieć wprost, wiekowe już modele na polskim rynku, w takim sensie, że o bardzo długim stażu. Ja no, sprzed kilku, jeśli nawet nie kilkunastu lat. I te maszyny od samego początku były dedykowane i polecane osobom do intensywniejszych prac chałupniczych, do szkół szycia, na kursy krawieckie i do małych zakładów, jako taka maszyna wieloczynnościowa, czy to do zrobienia na szybko dziurki, przyszycia gumy i innych tego typu operacji, takich typowo wieloczynnościowych. 523 jest stosunkowo młodą maszyną, jako właśnie kontynuacja tej serii i 415, 19 i 23 to seria heavy duty i ta 523 to również seria heavy duty. Idąc wyżej, mamy Easy Jeans, która będzie się różniła tym, że ma chwytacz rotacyjny, czyli będzie pracowała ciszej, ale chyba przyznacie, że zaraz tutaj stopka opuszczona, więc tylko kwestia podłożenia materiału. Podłożę tutaj, słuchajcie, materiał, żeby Wam też porównać dźwięk od razu, bo myślę, że to też może być cenna informacja.
chwytacz rotacyjny i tutaj mam materiał i mam chwytacz wahadłowy. Gęstości mam ustawione podobne. Ja już, słuchajcie, po prostu wszystkie parametry ustawiam tak samo, żeby było, żeby test był obiektywny. Tu mam HD 1800 i ustawię też równo do głośnika, żeby nie było, że jedna bliżej, druga dalej. Chodź, ale się tu bałagan zaraz zrobi. Dobra. I nasłuchujemy teraz chwytacza rotacyjnego. Easy Jeans Heavy Duty 1800. Maksymalne tempo. I teraz to. Jeszcze raz. Moment, materiał musi wrócić. Głośniej? Bo ja jak tu siedzę, nie mam takiego wrażenia, żeby ta maszyna pracowała dużo głośniej. Jest troszkę głośniejsza, ale nie jest to takie wahadło mega głośne. Tylko 415, 419 i 423 starsze modele, one będą, no i nie mam ich tutaj przy sobie, więc musicie mi zawierzyć, będą pracowały troszkę głośniej niż ta 523, więc coś tu się musiało w produkcji wydarzyć, co sprawiło, że ta maszyna została troszeczkę wyciszona. Niemniej jednak nie jest to chwytacz wahadłowy, którego należy się bać. To znaczy, nie pracuje on tak głośno, jak niektóre wahadła potrafią. Mariczka, czy w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania do 523? Dobra, sprawdzamy. I teraz to, co chciałabym Wam pokazać, bo obiecałam, że po tym, jak pokażę Wam łatwość, z jaką te maszyny pracują, zresztą zobaczcie, kolejne, zrobię tutaj jeszcze takie zgrubienie i zobaczymy, czy ona będzie miała problem z tym, żeby na to wejść, tylko nie ten rozrusznik. Ja mam tutaj taki system, słuchajcie, do prowadzenia prądu, że łatwo się pogubić. Sprawdźmy, czy ona sobie weszła łatwo, czy sobie nie weszła łatwo. Chodź tu, nożyku. Każda też oczywiście z tych maszyn ma z boku wbudowane nożyki. O, i to jest mój ściek. Tu, wykonany. I dokładnie się wydarzyło tak, że szyła, zrobiła sobie wkłucie, wskoczyła, zrobiła od razu wkłucie, więc nie przeciągnęła nitki. Nie ma tutaj żadnego przeskoku w wiązaniu. Ona, słuchajcie, zrobiła ładnie tutaj wiązanie na krawędzi materiału i tu od razu bez żadnego problemu zrobiła kolejne wkłucie i kolejne wkłucie. Także naprawdę przy trudnym materiale, grubszym materiale, jak widać, te maszyny nie mają żadnego problemu z tym, żeby sobie poradzić z takim szyciem. I też mam nadzieję, że to zauważyliście, że ta maszyna w trakcie wykonywania takich operacji, ona, jeszcze to pokażę i podkreślę, nie biega nam po stole. Ona się nie rusza cała, nie drga. Tylko jest rzeczywiście ta konstrukcja, widać, że ona jest, bardzo ważne słowo, jakie mi przyszło do głowy, jak się dzisiaj przygotowywałam do tego webinara, jednolite. To znaczy, to nie jest tak, że tu pracuje sobie jakiś podzespół, tu jest jakiś tam fragment obudowy i przy szyciu grubych materiałów dochodzi do jakichś takich dziwnych zjawisk. Zobaczcie, ona się trzyma stabilnie cały czas na stole. Dobrze, i teraz obiecałam, że pokażę, z czego to wynika i porównam do innego modelu. Też z serii tej, którą się omawiamy, bo tutaj się troszkę różnią nam te maszyny. I teraz tak, to oczywiście, co jest bardzo istotne w każdej maszynie, a w tych wzmocnionych, które są dedykowane do szycia grubych materiałów szczególnie, to, żeby podzespoły, które są zastosowane, te kluczowe podzespoły, to wszystko, co tutaj chodzi, to zbliżenie może poproszę. Mhm. To jest Janome 523 Naga. I teraz zwróćcie uwagę, jeszcze ją tutaj na chwilę przyprowadzę, bo to może nie być oczywiste, że zostało, na ile mam kadr, jak mnie tutaj teraz widać? Teraz masz całość. Całość, okej, dobra. Że
Zdjęliśmy sobie to, co w ogóle w tej maszynie tutaj sobie odchodzi i można na bieżąco sobie to otwierać i czyścić, ale to zaraz pokażę bliżej, będąc przy HD1800. Zdjęliśmy sobie to, tę boczną osłonę i ona w każdej maszynie może być zdemontowana w ten sposób, w każdej z tej półki cenowej. Zdjęliśmy sobie górę, bo no, góra wiadomo, że ma nas tylko osłaniać przed kurzem. I jedyne co, no to zeszły nam tutaj te pokrętła, ale uwaga, cała ta rama, to wszystko to jest na stałe maszyna, a nie coś, co my zdejmujemy. Ta rama jest w pełni metalowa, ona idzie aż od igielnicy przez górę maszyny, bok maszyny i dół, czyli powierzchnię, na której szyjemy. Uwaga, robię zbliżenie na całość. Tutaj mam metal, tu mam metal. To wszystko, co tutaj dotykam ręką, to jest zimne, jest metalowe. I bardzo ważna informacja jest taka, że taki producent jak Janome, zimne, faktycznie. Tak, faktycznie jest zimne. Taki producent jak Janome, nie dość, że posiada swoją fabrykę do składania maszyn, ma również fabrykę, w której produkowane są te odlewy. W związku z czym jakość, którą oni są w stanie zagwarantować w tych maszynach i to, dlaczego one się nazywają właśnie maszynami heavy duty, jest bardzo ściśle kontrolowane. Także tutaj nie ma, mówiąc najbardziej kolokwialnie, żadnej ściemy. I jak sobie porównamy, bo to jest bardzo ważne, jak sobie to porównamy, zabiorę na razie tę 523, zabiorę ubraną HD1800, dalej będzie bez cenzury. I teraz jestem w 523 i zobaczcie, ile części tylko się zdjęło z HD1800. Zdjęliśmy sobie to, zdjęliśmy tutaj front, natomiast tu te wszystkie elementy to jest całość. I znowu, tutaj mam sam metal, ale się tu podotykam teraz do tych wszystkich nasmarowanych części. Tutaj mam metal i tutaj znowu cała ta rama jest metalowa. Więc to nie jest tak, że przeczytałam sobie gdzieś tam w opisie Dzień dobry, Jolanta w kadrze, gdybyście się zastanawiali, co tam za duszek biega. To właśnie ona. Nie jest tak, że przeczytacie, że korpus maszyny, konstrukcja jest z metalu i te wszystkie podzespoły są metalowe, bo okej, one mogą być metalowe i bardzo dobrze powinny być. I zobaczcie, teraz będzie nagość całkowita i porównanie, jak się rozbiło zwykła maszyna. Zwykła, też wzmocniona, metalowa. Czyli to wszystko najczęściej jednak jest z tworzywa. Dlatego taka maszyna będzie lżejsza niż taka maszyna. I teraz, jak pójdziemy sobie jeszcze niżej, Jolciu magnes, to jest jakoś, nie wiem, o co chodzi, trzeba się dowiedzieć, to jest rozmagnetyzowane. Jolanta przyszła tu przykładać magnesy, one się, słuchajcie, nie... też to testowałam, bo chciałam Wam pokazać. Do tego magnes się będzie trzymać, a tego się nie będzie trzymać. A jedno i drugie metal. To jest jakaś zagadka, którą jutro trzeba rozwikłać. W każdym razie, kontynuując wątek, oczywiście, że te wszystkie części powinny być metalowe. A teraz przyznajcie się, kto dotyka swojej Elny Janome 1800 po tym. Tutaj, tak, tu. Tak, kto dotknął? Kto dotknął? Kto może dotknąć? Kto może sprawdzić swoją Elnę Janome? Czy jesteś chłodna? No ja musiałam. Tak, jest, słuchajcie, to chłodne, ale kontynuując wątek, żeby już domknąć sprawę. To jest opcja najbardziej optymalna. Kiedyś było tak, jakbyśmy wzięli starego łucznika, ale uwaga, nie marketowego, bo to w ogóle jakbyśmy to porozkręcali, marketowe to różne takie rzeczy dzieją. Natomiast jakbyśmy wzięli starego łucznika albo starego Singera, to tam historia jest taka sama. Czyli to wszystko stanowi jedność, całość. Masz to zapięte w walizce na wielkiej podstawie i to przenosisz te 30 kilo ze sobą. Na dzisiaj rozwiązanie najbardziej optymalne, rama odlana, dokładnie wszystkie kształty, elementy i ich kształty dopasowane jeden do drugiego, tak, że to wszystko się trzyma. Opcja numer dwa, i to też będzie maszyna wzmocniona, ale jednak już tutaj zobacz, jest konstrukcja metalowa, ale to nie jest cała rama.
Tutaj jeszcze są dołączone dodatkowe podzespoły i dopiero to się ubiera nam w maszynę do szycia. Najgorszym wariantem jest wariant taki, gdzie nie daj Boże któreś z tych podzespołów, szarpak to najczęściej jest metalowy, natomiast tutaj mogą się pojawić elementy z tworzywa i to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Dużo bardziej wytrzymałą i solidną maszyną jest sprzęt, gdzie te wszystkie części będą częściami z metalu i tu rzeczywiście, jak sobie popatrzymy, to tutaj mam sam metal i to może pracować przez lata. Gdybyśmy wzięli teraz maszynę z poziomu cenowego 300-400, to tutaj bardzo często te podzespoły choćby, i to zobaczycie gołym okiem, są z tworzywa. Więc to oczywiście się eksploatuje gdzieś tam w długiej, długiej perspektywie dużo szybciej. I teraz, jeśli mnie oglądasz i zastanawiasz się, no dobra, ale ja wyciągam maszynę raz na miesiąc i podkładam firanki, to czy ja muszę w coś takiego inwestować? No jeśli chcesz mieć maszynę, którą kupisz dzisiaj i będziesz ją mieć przez następne 15 czy 20 lat, no to tak, warto, bo po prostu będziesz mieć temat z głowy. Natomiast jeśli nie wiesz, czy za 5 lat będziesz szyć, a szyjesz teraz raz na 2 miesiące, no to wiadomo, że to Ci nie zrobi aż tak wielkiej różnicy. I teraz, to co jeszcze bym chciała pokazać, to na razie sobie odjedzę, albo dobra, niech zostanie. 523 sobie na chwilkę pójdzie. I pójdziemy... Chodź tu. Tak, Agnieszka poszła do tej swojej maszyny. Daj znać, czy jest zimna, czy ciepła. Dobrze, i teraz dla porównania. Zobaczcie. Rozebrana i objętościowo nawet, jaką nam to robi różnicę. Rozebrane HD 1800 i rozebrana L na 240. Oczywiście, mam tu metal, też jest zimny, natomiast nie jest to cała odlana rama, która stanowi tutaj jednorodną konstrukcję maszyny do szycia. Tu jest troszkę już więcej takich podzespołów, w których pojawia się tworzywo. Niemniej jednak to, w jaki sposób to wszystko jest zmontowane, podokręcane i dopasowane, to nie jest tak jak w maszynach marketowych w okolicach gdzieś tam 300 zł, czy w ogóle maszynach z Allegro za tam, nie wiem, 100 parę czy 200, że weźmiesz to do ręki i w ogóle możesz sobie tym jak grzechotką. No ale to już mówię o maszynach dla dzieci i takich, które no, w zasadzie nie da się za bardzo na nich szyć. Tak? Czy jakieś pytania się pojawiły w międzyczasie? Tylko czy ta trzecia maszyna rozebrana to Elna, ale to już powiedziałeś. Tak, to jest Elna 240. Pokażę Wam jeszcze Bradera, bo wszystko się dzisiaj rozebrało, słuchajcie. Chodź do mnie. Agnieszka mówi, że zimna. No, czyli metal. Nie oszukują tutaj. Dobrze. I braderek 37, zbliżony nieco do L240, natomiast na moje nie mechanika oko, bo nie jestem mechanikiem absolutnie, natomiast po rozmowach z mechanikami, z producentami i z osobami, które zajmują się importem maszyn od lat 20 i więcej, na pewno konstrukcyjnie te maszyny Elny, które się zaczynają od 220, 240 i wyżej, czyli na przykład Elna 3210, odpowiednik Yanoma HD 1800, są konstrukcyjnie, jeśli chodzi o te podzespoły, troszkę mocniejsze, wytrzymalsze niż to, co mam tutaj przed sobą. Także to mamy 37 i tutaj zobaczcie, pojawia się rzeczywiście troszkę więcej tworzywa. Natomiast tam te pierwsze opcje, które Wam pokazywałam, zupełnie metalowe, no rzeczywiście teraz jak ktoś dołącza, to może nie widzieć, co to jest. Tu mamy 523, a tam mamy HD 1800. Ta maszyna może się nazywać maszyną heavy duty, ta maszyna może się nazywać maszyną heavy duty, ta maszyna jest po prostu wzmocnionej metalowej konstrukcji i jest przeznaczona do bardziej takiego intensywnego i grubszego szycia. Podobnie to jest opcja, propozycja Bradera w tej linii maszyn do cięższego, grubszego szycia. To zabieram, bo na tym nie mogę szyć, więc to sobie idzie. A, jedną rzecz Wam pokażę, bo to może być ciekawe i dam Wam pewien obraz też tego, dlaczego maszyna sobie radzi czasem lepiej, a czasem gorzej i dlaczego ta maszyna z chwytaczem wahadłowym musi mieć mocniejszy silnik. Bo zobaczcie też różnicę i tu poproszę Marikę o zbliżenie w
rozstawie ząbków, bo to jaki jest rozstaw ząbków, ile jest tych ząbków przesuwających, czyli jaki jest finalnie transport, też będzie miało wpływ na to, a tym sobie mogę pokręcić jak najbardziej, jak maszyna będzie nam przesuwać materiał. I Elna 240 ma najsłabiej rozbudowany transport. Poczekaj. Tutaj wąskie ząbki, tu rozstaw, tutaj jest troszkę szerszy. Poczekaj, i też szersza stopka. Na Elnę robię zbliżenie, żeby było widać oba ząbki. Tutaj i tutaj. Czekaj, tylko tak, żeby złapać oba. Nie wiem, czy... O, widać. Już widać. Są oba. Mhm. Tak. I w maszynach z chwytaczem rotacyjnym, które mają troszkę słabsze silniki, ten rozstaw jest większy i tych punktów transportujących jest więcej. To znaczy, poza tymi płozami pojawiają się jeszcze tutaj ząbki dodatkowe. No i ten transport, jak jest transportem takim, najsłabiej rozbudowanym, to przy tym mocniejszym silniku, Jolanta mi tu wysyła znaki dymne i ja jeszcze muszę w międzyczasie, przepraszam Was na chwilę. Ach, dobrze, bardzo cenna informacja, bo się Jolanta zlękła, że ja to tak pokazuję na zbliżeniach i że tu może ktoś zauważy kurz. Bardzo ważna informacja. Te maszyny, które rozebrałyśmy, to, że gdzieś tam tutaj na zbliżeniu zobaczycie jakiś kurz, to nie jest maszyna nowa. To są maszyny warsztatowe. I to niektóre mają już kilka długich lat i przeżyły wiele różnych zdarzeń. Więc żeby to było jasne, słuchajcie, że to są już maszyny, które przeszły swoje. Dobra, ale wracając, bo chcę, żebyście też koniecznie mieli tego świadomość, że czasami patrzycie szybko na tabelki i jest informacja, że maszyna ma silnik 80 W, czyli ta Elna 240, a Janome HD 1800 ma silnik 55 W. No i dzwonicie do nas i mówicie, no zaraz, tutaj ta maszyna kosztuje ponad 1500, ta maszyna w okolicach 1000, ta ma silnik 80 W, a jest koło 1000, a ta ma 55 W i jest około 1500. No i dlaczego tak jest, że tu jest silnik taki mocny, a tu taki niby słaby? No i teraz moc silnika jest uwarunkowana też tym, jakie zostały zastosowane w maszynie podzespoły. I jeśli dana maszyna potrzebuje w tym procesie transportowania materiału i też ma chwytacz wahadłowy, potrzebuje troszkę więcej wsparcia, czy powera, że tak powiem, to ma ten silnik mocniejszy. Natomiast w przypadku czy to maszyn elektronicznych, które są dodatkowo wspierane i mają troszkę inne rozwiązania technologiczne, czy to w przypadku maszyny mechanicznej, ale z chwytaczem rotacyjnym, gdzie tych punktów transportujących, i tu poproszę Marika zbliżenie, bo teraz zobaczycie różnicę i zobaczcie, ile tych punktów transportujących materiał jest w tej maszynie. I powiedzcie mi proszę, czy ten temat jest dla Was zrozumiały, czy wiecie, o co chodzi. Bo teraz, jeśli ja mam w tej maszynie aż tyle punktów transportujących, szeroką stopkę, która odpowiada za transport materiału, mam regulację docisku stopki, która, uwaga, jest aż możliwa do ustawiania w 11 pozycjach, a to jest mega dużo, bo jest płynna regulacja docisku, to ta maszyna może mieć spokojnie 55 W, ona nadal silnik 55 W, taki może mieć pobór mocy, i w dalszym ciągu ma zapewnioną prędkość na poziomie 860 ściegów na minutę i w trakcie szycia tego typu rzeczy, przy okazji sobie o właśnie wytrę od wszystkich smary, może pracować spokojnie na takim silnikiem. Tyle technicznych kwestii i chciałabym Wam jeszcze to HD 1800 oczywiście przetestować. W międzyczasie padło pytanie, czy docisk stopki u Elny nadrabia trochę słabszy transport. Jeszcze raz, Maliczka. Czy docisk stopki w Elnie nadrabia troszkę słabszy transport? Czy docisk stopki, raz, że docisk stopki, a dwa, że moc silnika. I spokojnie, za moment jak Wam wezmę ją na wizję i przetestuję, to zobaczycie, że ona sobie na luzie z takimi standardowymi operacjami poradzi. Dobrze, zamykając temat silnika, żebyście też jeszcze wiedzieli, że kolejna rzecz, która będzie miała znaczenie na to, jaka wartość się pojawia w danej tabelce przy danej maszynie, to oświetlenie. I to też będzie miało wpływ na to, ile wat się w tej tabelce pojawia.
Czyli to nie jest do końca tak, że jak widzicie, że tu jest 80, tu 70, no to to na pewno jest super mocne. Trzeba zwrócić uwagę na to, jakie jest oświetlenie w maszynie, jak jest rozbudowany transport. I w ogóle to pogadać po prostu, co się chce szyć, ale mi się porysowało, i ile i do czego. I wtedy jesteśmy w stanie tę maszynę dobrać rzeczywiście najlepiej do swoich potrzeb. Mamy dzisiaj bardzo dużo panów. Panów dużo mamy, no bo maszyny heavy duty, więc dobrze. Okej. Miałam teraz przejść, tego już nie chcę, chyba że macie jakieś pytania jeszcze do tej 523. Jutro będzie wesoło ze składaniem tego wszystkiego. I chciałabym Wam teraz pokazać, to sobie też zabiorę. I to też sobie zabiorę. I pokażę Wam teraz... O, nie leci. Dobrze. Pokażę Wam teraz Easy Jeans i to, jak sobie radzi z różnorodnymi materiałami. W teście dźwięku, jeszcze będąc w tym temacie, pokażę Wam, a właściwie mam nadzieję, że usłyszycie, pracę troszkę głośniejszego chwytacza, bo tutaj będziemy mieć bardziej, no, takie do usłyszenia rozwiązanie, że tak powiem. Ale momencik, podepnę się, no i tu zobaczcie, tu mam oświetlenie starszej generacji, żarówkę bagnetową, standardowe żółte światło, nie wiem, czy to będzie widać tutaj na tych recenzjach, które kręcimy na YouTubie profesjonalnym sprzętem, tam jesteśmy w stanie to uchwycić. Tutaj oświetlenie LED, chłodne, o zupełnie innym zabarwieniu. No i jeszcze jeden test dźwięku, żeby znowu było troszkę bardziej obiektywnie. Mam HD 1800, mam Elne. Nie mam Elny, nie wiem, gdzie się podziała. Chodź, proszę, jest, dobrze. I podkładamy sobie ten sam materiał, ustawiam ten sam ściek, co w HD 1800, ustawiam tę samą gęstość, mam te same parametry. Dobra, ustawiam. I tutaj też wszystko mam nawleczone, tylko jeszcze sobie nitkę przełożę pod stopką przez nacięcie, żeby mieć tu wszystko poukładane. Ok, i teraz tak. Elna 240, chwytacz wahadłowy, czyli cały metalowy. No i to teraz odnośnie tego transportu, który uciekła nitka, tak. Szyję. Dokładnie. A uciekła nitka, bo maszyny niestety z chwytaczem wahadłowym potrafią w tym pierwszym wkłuciu, jak zostawi się za krótką nitkę, to szarpak w tym pierwszym ruchu potrafi tę nitkę niestety zabrać. Użytkownicy chwytacza wahadłowego, takich prostszych maszyn, mogą znać to. Dobra, jeszcze raz, no, musiałam nawlec, bo to też wpływa na dźwięk. Na pusto i maszyna pracuje troszeczkę ciszej. Dobra, jeszcze raz, chwytacz wahadłowy, szyję na ekoskórze, mam ustawiony docisk na dwójeczkę, czyli ok. No i lecimy. Słychać różnicę? Było słychać różnicę? Ja słyszałam. Ja też. Dajcie znać w komentarzu, czy jeszcze raz włączę. Głośniejsza, która bardziej cicha? Jak byście określili, który dźwięk, jaki ma charakter? Dobra, i ja idę dalej. W zasadzie to mogę Wam testować dwie maszyny naraz. No, nie ma żadnej wątpliwości, że ten ściek jest o idealnym zagęszczeniu, że nam maszyna tego nie zaburza w żaden sposób, że nie, ani nie zagęszcza, ani nie rozbija. Bo to się po prostu w tej serii 220-240, również modele o bardzo długiej tradycji na polskim rynku. Niżej, wyżej. Czekaj. Troszkę wyżej. Troszkę wyżej. Troszkę czekaj. A może tak. O. Dobra. No i teraz coś bym grubego, słuchajcie, dała. Najpierw może przejdźmy sobie dalej przez te Elne 240, żeby Was trochę uspokoić z tym transportem, bo tak jak mówię, moc silnika i w ogóle pracy maszyny tutaj jest taka, że spokojnie sobie radzi.
Materiał pluszowy, podwójny, klejony. Czyli tak naprawdę już teraz mam cztery warstwy. Wszyscy piszą, że Elna głośniejsza i agresywniejsza. Tak, Elna, odpowiadając tutaj, siedząc przy nich, Elna ma bardziej, ja bym tak to określiła, taki tłukący dźwięk, natomiast tutaj bardziej jest to dźwięk świszczący, tak bym to nazwała. Dobra, mam ten materiał klejony, złożony na łącznie cztery warstwy, ale materiał sam w sobie jest dwuwarstwowy, przepraszam. To mamy warstwy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przepraszam, jeszcze muszę Ci powiedzieć. Natalia pisze, że Elna jest jak Morgan Freeman, a Janowa jak Tom Hanks. Tak, 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 tak. To jest bardzo słuszne porównanie. Zgadzam się w zupełności. Elna jak diesel, a Janowa jak benzyna. Elna jak diesel, Janowa jak benzyna, no. To teraz musimy tutaj jakąś hybrydę znaleźć. Trzeba 6700 przynieść. To będzie hybryda. Albo jakiegoś bradera, bo bradery pracują super cicho. Dobra, jedziemy, nie ma co. Ochrzczony Morgan przeszedł przez głębinę tej szarości bez najmniejszych problemów. Po prostu ją zjadł na śniadanie. Sekunda. Nie chcę się. Nie wiem, kto z Was oglądał webinar o maszynach elektronicznych. Ja tam też nie brałam aż tak grubych materiałów, ale trochę się tam pokusiłam o pewne szaleństwo. Jak ktoś nie widział i teraz ogląda pierwszy raz i myśli sobie, dobra, no podkłada, to wszystkie pewnie tak szyją. Zobaczcie sobie webinar o maszynach elektronicznych i zobaczcie, jak tamte maszyny sobie radziły i czy było to dokładnie tak samo jak te. Dobra, mamy gruby, to jeszcze sobie weźmy tę włókninę i z podkładem i z welurem. Złożymy sobie, na cztery warstwy sobie złóżmy, co tam się będziemy bawić. Jak to jest Morgan Freeman, to na pewno sobie poradzi. Morgan Freeman zawsze sobie radzi. Chociaż to bardziej by trzeba było może jak Bruce Willis poszukać przeznaczenia. Dobrze, lecimy. Również maszyna z podwójnym wzniosem, więc zobaczcie, spokojnie weszło tyle warstw i jeszcze mam luz. Opuszczam stopeczkę, biorę sobie nitki, chwytacz wahadłowy, więc biorę nitki do tyłu i zostawiam ogonek, żeby nie było historii, że mi znowu gdzieś te nici porwie. Dobrze. A jeszcze tu złożyła mi się piąta warstwa nawet, także to już będzie, słuchajcie, naprawdę test. No nie powiedziałabym, żeby to robiło na niej jakieś tam specjalne wrażenie. I pokażę Wam, mam nadzieję, że to będzie widać. Zobaczcie. Tu nie ma żadnego zaburzenia gęstości. Ona sobie po prostu idzie. Także to tak w kontekście tego mniej rozbudowanego transportu. Jest mocny silnik, jest wzmocniona konstrukcja. Ubrudziło mi się to wszystko tym smarem, ale to się będzie czyścić później. Dobra, słuchajcie, to co chciałabym Wam jeszcze pokazać w kontekście zwłaszcza tych nogawek, o które tak dużo osób pyta. Jest jedna bardzo fajna funkcja, o której chyba mało kto wie, bo ona gdzieś tam jest w tej instrukcji nieszczęsnej, ukryta. No nie wiadomo gdzie, nikt jej nie widzi. Ona tam jest, ale jakoś nikt na nią nie trafia. A mianowicie chodzi mi o coś takiego i to muszę pokazać tak z boku. Zaczęłam Wam o tym opowiadać, o tym magicznym guziczku, który tutaj jest. I z tym guziczkiem jest tak, że... Poczekaj, bo tu muszę zbliżenie, to jest ważny guziczek. Ważny guziczek, że nie wiadomo, o co z tym guziczkiem chodzi. Mhm. Dajcie znać, czy widać guziczek. Tak, to ja może zanim zacznę tłumaczyć, to właśnie poczekamy na Wasze komentarze. Tak, nie, jak widać guziczek, piszemy, że tak. Chodzi o ten guziczek, o ten czarny. Bo chciałabym Wam uzmysłowić rzecz, na którą mogliście po prostu nie zwrócić uwagi do tej pory. A mianowicie, wszystkie osoby, które mają wyższe modele maszyn i takie wyższe, od tam 1200 w górę, takiego guziczka będą posiadać. Mhm. I mogą nie wiedzieć, że posiadają taki cenny guziczek. A to jest przydatny guziczek. Bo ten guziczek, on nam będzie pomagał w takich sytuacjach. Ja tu zrobiłam taką próbeczkę przypadkiem, ale ona się przyda. Bo ta próbeczka to jest odpowiednik tego, co się dzieje tutaj. Czyli tego, tutaj nawet lepiej widać, tego podjazdu.
że mam sobie materiał, który idzie płasko, płasko, płasko i nagle się pojawia jakaś górka, pod którą trzeba podjechać. No i ta nasza stopka wtedy ma takie wyzwanie, że ona idzie tak do góry, no a potem musi jeszcze z tego wzniesienia spaść. I w tych momentach, w których ona się wznosi i w tych momentach, w których spada, czyli nie ma utrzymanego swojego poziomu, to są te momenty, w których ona może zatracić gęstość szycia. I zamiast wykonać nam takie ładne wkłucia regularne, to nagle nam przeciąga tę nitkę. I ten guziczek to jest guziczek, który służy do tego, tylko dajcie znać, widać czy nie widać? Widać. No to super. Dobra, i teraz chodzi o to, może ja założę tę nogawkę, bo to będzie bardziej widać pewnie na nogawce. Więc nie padło pytanie, czy będziemy szyć na tych maszynach jakieś elastyczne jerseye. Możemy. Nie ma problemu. Wszystkie te maszyny, pomijając Bradera, mają regulację docisku stopki, tak jak wspominałam, tutaj aż 11 pozycji, więc spokojnie można na nich szyć również dzienny. Właśnie wolne ramię się przydaje przy szyciu. Tak, ale tego tutaj nie będzie widać. Wezmę ten jednak przykład, bo to będzie, tu jest za mała różnica. Tutaj będzie ją widać bardziej. O! Jak stopka stoi na płaskim, to stoi sobie po prostu na płaskim i jest równoległa do płytki ściegowej. A jak ona zaczyna tutaj szyć i ma wjechać, o, to ona zaczyna się ustawiać, teraz to będzie widać, pod skosem. Tył stopki jest w dole, a przód stopki zadziera nam się do góry. Widać? No i teraz w momencie, w którym wykonujemy przeszycie, czyli szyję, gdzie jest mój rozrusznik? Szyję i zbliżyłam się teraz do tego momentu, gdzie jest to wzniesienie, czyli gdzie jest tutaj ten szew, to wbijam sobie igłę tak, żeby ona była w materiale, podnoszę sobie stopkę do góry, ustawiam ją tak, żeby była na wysokości tego materiału, na który będzie wchodzić, blokuję sobie tutaj ten guziczek i opuszczam stopkę. I z tym zablokowanym guziczkiem idę sobie dopiero do szycia dalej. I dzięki temu nie dochodzi do takiego zjawiska, że ona musi wejść. I jakby teraz tutaj był spadek z tego wzniesienia, czyli trzeba byłoby zrobić o taki myk. Będziemy teraz spadać. Jolanta ci serduszko wysłała. Aż ta Jolanta. O, teraz będziemy spadać. O, i teraz tak. Teraz będziemy lecieć w dół. Mam stopkę cały czas tutaj. O, guziczek. I ona, nie wiem, czy to było widać. Ona szła. I dopiero jak zeszła z tego zgrubienia, tutaj było zgrubienie, to ona nie schodzi z tego zgrubienia tak, że robi tak, tylko idzie i robi cyk. Nie wiemy, o co chodzi? Ja widziałam, czy widziałyście? Agnieszka pisze, człowiek ma i nie wie, że to taka magia. Taki guziczek miałaś? No, ekstra to jest. Więc tak, rzeczywiście o tym się nie wie, bo to jest gdzieś w instrukcji schowane, nie wiadomo gdzie. W każdym razie o tym się rzeczywiście nie wie, a to się przydaje w wielu operacjach, bo to po prostu zapobiega temu, żeby nam się tutaj robiła taka krecha, żeby na ten ścieg miał zaburzoną gęstość. Nie chcemy tego. Dobrze. A to przy nogawkach jeansowych jest ważne. To teraz proszę o informację, czy my chcemy wszyscy komisyjnie dzianinkę jakąś przeszyć, bo ja mogę od razu opowiedzieć, że w maszynie tego typu mamy oczywiście ścieg dedykowany do szycia elastycznych materiałów, a to jest mianowicie w tym konkretnym modelu ścieg numer 11. I tutaj rzeczywiście dość specyficzny sposób wybierania ściegów, a mianowicie przekręcamy sobie ściegi i ten, który nam się tutaj podświetli na czerwono, to jest ścieg, który mamy wybrany. I tak jak Wam wspominałam na początku, te ściegi, ilość ściegów, nie, L na 240 nie ma takiego guziczka. Pytanie, czy jest, znaczy wyższe modele L mają ten guziczek? Tak, wyższe modele L mają ten guziczek. Generalnie zasada raczej chwytacze rotacyjne, nie wiem, czy którykolwiek chwytacz wahadłowy ma ten guziczek, musiałabym to sprawdzić. Wydaje mi się teraz z głowy, że to będą chwytacze rotacyjne i że to będą maszyny powyżej 1000.
Chwytacz wahadłowy nie kojarzę, ale to zweryfikowania. Na pewno Janome 523 tego nie ma, 415, 19, 23 tego nie ma, Elna 220, 240 nie ma guziczka, a reszta do zweryfikowania, jak ktoś będzie potrzebował mieć wiedzę o tym konkretnym modelu. Wszyscy chcą dzienninkę. Wszyscy chcą dzienninkę, dobrze. Asystent przyszedł. Asystent Jolanta przyszedł, a asystent Jolanta chciałby nam dać dzienninkę? O, świetnie. Ja nie napiszę dziękuję za ten guziczek. Mam tu maszynę, nie wiedziałam po co on jest. O, frotkę bym sobie chciała uszyć. O, właśnie, jakbyście sobie chciały uszyć frotkę, to jakbyście chciały sobie uszyć frotkę, albo chcieli uszyć frotkę swojej córce, tudzież ukochanej, to na naszym drugim sklepie na Eve Selection na Instagramie będzie lada moment tutorial, jak uszyć frotkę. Dobrze, ale mi dziennikę jakąś poproszę, weżurę, może być. O, dobra, dzięki. No to dostałam świetną dzianinkę, zaraz pewnie się na niej wyłożę, bo to jest bardzo trudna dzianinka. Dobra, ale zszyjmy ją, do ważnych świat należy. O, i dostałam też prostszą dzianinkę, no ale już, jakby lećmy na trudniejszej. Mamy dzianinę, która lata po szerokości i lata po długości. Nie, Jolcia, to nie jest na pewno część Twojej bluzki. Jeśli to by był fragment Twojej bluzki, to byłby dość dziwny. Więc nie. No i cudowna modalna. Dobra, dziękuję. Proszę. Okej, okay, no to tak. Zróbmy sobie zszycie. Elastyczne to jest, mówiąc kolokwialnie, fest. Ustawiam sobie ściek. I patrzę, jaką mam tu docisk. Dobra. To chcę od nas dostać. I teraz jesteśmy na ściegu 11, ustawiam sobie gęstość na dwójeczkę, igłę mogę mieć w położeniu centralnym, niech tam będzie. Dobrze, opuszczamy stopkę, no i jedziemy, kawałeczek wam tu strzyję po prostu, żeby pokazać. No i znowu mi zabrała nitkę. Czemu mi zabrałeś nitkę? Oddaj. Każda z tych maszyn ma też oczywiście nawlekacz do igły, bo w tym poziomie cenowym to już jest absolutny standard. Zszyję kawałek, co? Żeby to też nie zajmowało za dużo czasu. Maksymal, o jakie śliczniusie. No i rozciągamy sobie. Czy wy to widzicie? No u mnie tutaj jest pięknie. I nic się z tym ściegiem nie dzieje. I też bardzo ważne, specjalnie rozchylam. Zobaczcie, ja tego nie prasowałam nawet jeszcze. Mam zupełnie płaski ścieg, nie rozciągnięty. Także nice. Mhm. Dobra, idąc dalej za głosem ludu, idziemy na obrzucenie z jednoczesnym zszyciem, żeby nie było za łatwo. Idziemy na ściek 18, ściek tak zwany overlockowy. Kawałeczek dresóweczki, no i też zszyję wam kawałek. Przydałaby się oczywiście biała nitka, niedobrze, nie będzie nic widać. Pozwólcie, że zmienię nitkę, żebyście dokładnie widzieli, jak wygląda ściek, bo jest jasna, więc bez sensu, nie byłoby widać. Ajajaj, chodź. Tutaj. Coś mi się tu zablokowało. Nie, jest ok. Dobrze. No i też, jak widzicie, nawlekanie takich maszyn nie różni się niczym od nawlekania takiego standardowego. Wszystko idzie szybciutko. Troszkę sobie zmienię tutaj docisk na pewno. Ok, mamy ściek, parametry. Podpowiada nam też maszyna tutaj, zobaczcie, że wybrałam ściek 18, podświetlony, że mam mieć stopkę A, czyli uniwersalną mam założoną. Można też przy trudnej dzianinie zmienić na stopkę C, czyli stopkę do ściegu tak zwanego overlockowego. Gęstości mi nie podali, no bo to już zależy od tego, jaki masz materiał, jak bardzo się strzępi, jakie masz oczekiwania.
Ja mam oczekiwania takie, żeby było blisko jedynki. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, to podpowiada, że od 5 do 6,5. Ja sobie wezmę na tak między 5 a 6,5. Czyli tak jak podpowiada. Gdzie jest rozrusznik? Tu. Dobrze. No i jedziemy. No i znowu zszyję kawałeczek, bo myślę, że najważniejsze po prostu zobaczyć, jaki jest efekt. Dobrze, nie widzę trochę krawędzi materiału, więc nie wiem, czy udało mi się idealnie równo. Natomiast mam nadzieję, że no w miarę, tak, w miarę jest równo. O, zobaczcie. Sekundkę, nie ruszaj. A dobra, szybko. Czekamy na... czekamy na ostrość. Co to za materiał, że nie chce się złapać? Ale widać. I jest elastycznie. Nie jest tak elastyczny jak z overlocka, że mogłabym sobie o, naciągnąć ją, ale jest elastyczny. Zobaczymy prawa strona. Widać? Nie rozciągnięty, nie pofalowany, a tu jeszcze nie prasowany, to ważne. Widać. Ekstra. Widać? Tak? Ale dziewczyn, znaczy widać. Tak? I chłopaków. I chłopaków, wszystkich, czy widać, czy nie widać. Także jak widzicie, pomimo tego, że mamy maszynę przeznaczoną po prostu do cięższych zadań, grubszych materiałów, sprawdźmy jeszcze te elne, skoro już jesteśmy przy cienkich. Ważna informacja, słuchajcie. Jeśli ktoś specjalnie przybył na porównanie Bradera, mieliśmy, niestety wszystkie modele nam się wyprzedały w szale szycia maseczek, więc mieliśmy tylko jeden model do rozebrania, a bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać Wam ten model w rozbiórce. W związku z czym, jeśli ktoś bardzo chciałby, żeby ten model mu pokazać w trakcie szycia, to będę prosiła tutaj o chwileczkę cierpliwości i oczywiście taki test również mogę dla Was zrobić, ale jak maszyny wrócą, czyli połowa maja. Ela pyta się, jaki był nacisk przy na Janoma, jaki był nacisk przy ścieku obrzucającym zszywającym? Już mówię. To było no takie 1,5 mniej więcej, między 1 a 2 ustawione. Dobra, i teraz sobie zobaczmy Elnę. Chcemy być na ściegu, no powiedzmy, 16. I tutaj byśmy chciały być, znaczy ja bym chciała być. I szerokość mogę mieć 5. Dobra, i docisk stopki też sobie wyregulujemy i bym chciała być na 1. No i sprawdźmy, co tu Elna będzie miała do powiedzenia, tylko materiał sobie wyrównam jeszcze. Bo tu go już raz w jednym miejscu zszyłam. I kabelek, gdyż zginął. Jest. Materiał nieprowadzony przy krawędzi, więc mogę za moment zrobić jeszcze drugą próbkę. Nie wiem, czy będziecie widzieć idealnie. Czekaj. Elastyczny, ale znowu, nie tak jak z overlocka. Widać tutaj? Troszeczkę bliżej krawędzi powinien być. Ale jest elastyczny. Tak, natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że jest równomierny, że nie rozciąga brzegu dzianiny, że ona nie jest pofalowana, że nie ma takiego efektu rozbicia. Zobaczmy sobie prawą stronę jeszcze. Tu mam poprzedni ściek jeszcze, chodź tu. Widać? Okay. Przed prasowaniem, a układa się już tutaj rzeczywiście ładnie. Sekunda, przez chwilę mnie było widać. Widać. Dobra, ekstra.
Dajcie znać, czy jest jeszcze coś, czego chcielibyście się dowiedzieć specjalnego o maszynach wzmocnionych i maszynach typu heavy duty, bo ja w zasadzie powiedziałam Wam dokładnie to, co chciałam Wam dzisiaj przekazać, czyli to, że maszyny, które są przeznaczone do szycia bardzo grubych, średnio grubych i po prostu grubych materiałów i są przeznaczone do intensywniejszego szycia, takiego codziennego, bardzo zróżnicowanego, czyli od pufy siedzenia w ogrodzie, przez jakieś legowisko dla psa, cerowanie, skracanie spodni dla najbliższych. To, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że te maszyny muszą mieć albo metalową, wzmocnioną konstrukcję, albo wręcz tak jak maszyny typu heavy duty, prawdziwe maszyny typu heavy duty, całkowitą, metalową, jednolitą, jednorodną tutaj ramę, która jest odlana, idealna w kształcie, spasowana z pozostałymi podzespołami. No i teraz mogłoby się w Twojej głowie pojawić pytanie, a skąd ja mam teraz wiedzieć, jak kupuję maszynę i zwłaszcza kontaktuję się po prostu z przedstawicielem jednej marki, czy ta maszyna to jest ta maszyna, która ma ten metalowy korpus i jest rzeczywiście na tej takiej odlanej ramie, czy nie, bo tego w opisach rzeczywiście nie znajdziemy. Jeśli mamy możliwość sprawdzenia maszyny czy przetestowania jej w sklepie stacjonarnie w standardowych czasach, że tak powiem, no to oczywiście test na rączkę i to, czy tu mamy z tyłu zimne, czy tu mamy zimne, to już jest test nie do podważenia. Oczywiście wiadomo, że nikt Wam tej maszyny nie rozkręci przez internet i nie powie, że tak to ta. Ale jeśli jesteście ciekawi, czy konkretna marka ma takie maszyny, które maszyny to są te maszyny prawdziwie heavy duty, to po prostu do nas napiszcie, a my Wam odpowiemy zupełnie realnie i szczerze, która maszyna posiada taki odlew z głowy. Jeśli chodzi o markę Janome, to są to takie maszyny jak 415, 419, 423, Janome 523, Janome HD 1800 i idąc dalej, super sprzęty takie jak Janome 6700, 1600 PQC i M7 Continental. Jeśli chodzi o maszynę M7 i 6700, to recenzje tych sprzętów znajdziecie na naszym kanale na YouTubie, który należy bezwzględnie subskrybować, gdyż poza recenzjami maszyn znajdziecie tam na przykład taki cykl jak Nauka Podstaw Szycia, gdzie pani mama Jolanta zdradza Wam bardzo dużo fajnych trików krawieckich. Ten cykl pojawia się zawsze w piątek o godzinie 7 rano, ale filmik jest dostępny później przez cały czas, więc jeśli chcesz się załapać na premierę, to przy kolanej kawce, a jeśli nie jesteś skowronkiem, tylko sową, to możesz spokojnie sobie ten film zobaczyć później. Prośba o cienkie, tylko przeszyty. Prośba o cienkie. No dobra, a na której maszynie? Na której maszynie? Halo, halo! Obojętnie. Widzisz, Mariczka, jaki model był? Ja z tego świata, czy będzie dziennika na 523. Dziennika na 523, tak, może być dziennika na 523. Idzie sobie HD. Może to z tym targiem cienkie zrobić. Tak, zróbmy cienkie na 523. To ma sens? Ojejku, sens na pewno ma to, żebym zrobiła dzisiaj kolejny trening i to najlepiej jakiś crossfit, jak mam dalej przeżyć. Zosia pisze 523, no tak. Na heavy duty 1800, na Janomka. Dobrze, to najpierw zróbmy cienkie. Zróbmy cienkie, mam delikatny materiał, no i teraz tak, to co na pewno zmieniamy sobie gęstość na takie 2,2. Jesteśmy na ścięgu prostym, gęstość, docisk stopki bym chciała większy, ale jest na 2, więc jest ok. No i co, z francuskim będziemy sobie to zszywać, drogie panie? Czy jak będziemy sobie to zszywać? Możemy sobie taki francuski. To francuski sobie zrobimy, taki malutki, króciutki francuski, bo znowu nie chodzi o to, żebym Wam tu przeszywała hektary. A kto szyje ścięgiem francuskim? Właśnie. Kto szyje ścięgiem francuskim? No właśnie szef. Nie. Szef francuski, tak. Co ja chciałam zrobić? Chciałam sobie... Aha, nie przestawię tu igły. No dobra.
A może sobie przestawię i sobie zrobię, tak sobie zrobię. O, dobra, już. Już nie gadam z szyją. Tylko jeszcze rozrusznik potrzebuję. Dobra, jest. Już mam. Nie, to nie od tej. Gdzie jesteś? Włączona. To nie to. To nie to. Już znalazłam. Jeden raz. I drugi raz. I uprasowany okant stołu, starą szkołą krawiecką. Bo na żelazko nie ma czasu. Dobra. Okej. Chodźmy. To będzie, słuchajcie, szef francuski, którego nie spotkacie w muzeum, o takiej szerokości i takiej jakości prasowana. Naprawdę. Naprawdę, oby moi wykładowcy ze szkoły tego nie oglądali. Cienkie. No nic tu, słuchajcie, jakby ja nie miałam tu żadnych wątpliwości, że nie będzie żadnego problemu. I na prawej stronie. I lewa. Zrobię zbliżenie. No ja tu z góry proszę o wybaczenie, bo ja tu szyję pod kątem. Pod kątem i w pośpiechu. W każdym razie, prawa. No nie ma tutaj, słuchajcie, prawa się cokolwiek wydarzyć. Naprawdę. Co ja tu jeszcze Wam bym chciała pokazać? Może obrzucę Wam krawędź tego cienkiego materiału, co? Bo to też będzie... Zróbmy sobie ściek, trójskok, ustawmy sobie szerokość na jakieś tam 3,5, gęstość blisko jedyneczki, żebyście jeszcze to mogli zobaczyć. Dobra, obrzut. Mieliśmy dostawę HD 1800, ale nie wiem, czy się nie wyprzedały, albo czy nie zostały ostatnie sztuki. No właśnie, tak szybko schodzą. Mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą. Słuchajcie, z maszynami jest dzisiaj jak na wojnie. To znaczy, my do końca nie wiemy, co przychodzi do magazynu, przyjmujemy dostawę i nagle się okazuje, że tych maszyn już nie ma. Tego samego dnia. Tego samego dnia, tak. Jak rozmawialiśmy ostatnio na ten temat w pracy w szerszym gronie, no bo wiadomo, że my jako młody zespół mamy doświadczenie tam max 10-letnie, natomiast moja mama w przeciągu ostatnich 30 lat nie pamięta takiej sytuacji na rynku. Słuchajcie, obrzut, bo jest naprawdę bardzo ładny, jest materiał w ogóle nie ściągnięty, idealnie na płasko. Zobaczcie. Czekaj. Pozwolę, przepraszam Was na chwilę. Już jest. Dobra, i co, jeszcze coś miałam zszyć na tej maszynie? Dzianinkę? Tak, dzianinkę. Dobra, bardzo proszę. Ty mówisz, ja robię, nie ma problemu. A co, też sobie chcemy to obrzucić i zszyć? Może tak, bo to też da od razu odpowiedź, czy zanim się ktoś, że tak powiem, dorobi overlocka, to czy to będzie fajnie pracować. No to sobie zróbmy też może ten ściek G, bo on jest takim ściegiem najfajniejszym do tego. Gęstość sobie ustawmy blisko 5, przepraszam, szerokość blisko 5, a gęstość, no też może być koło 1. Bym chciała mieć na pewno docisk troszkę mniejszy. Dobrze. Okej. Moment, bo mi się tu, słuchajcie, brzydko dzielina złożyła. Nie chcę, żeby było brzydko, chcę, żeby było ładnie. Dobrze, prowadziłam materiał zarówno po krawędzi, jak i troszkę od krawędzi i zaraz zobaczycie, jak sobie radzi na jednym, jak sobie radzi na drugim. Jak prowadziłam, bo oczywiście wiemy, że maszyna nie ma noża jak overlock. No i teraz tak,
Tutaj materiał prowadzony na tak, w taki sposób, żeby ścieg był na krawędzi, zgarniając delikatnie sam brzeg. Czyli prawe wkucie igły już delikatnie poza materiałem. I to wygląda wówczas tak. Jeśli chodzi o elastyczność, no to jest to elastyczne. Znowu, nie dokładnie tak samo jak z overlocka, ale... czekaj. Ostro? Jeszcze sekundkę, już jest ostro. Już jest ostro. Dobra, i elastyczność. Natomiast tutaj prowadzony w oddaleniu od krawędzi, no i są w zasadzie dwie szkoły w instrukcjach maszyn do szycia. Jedna podaje, że ścieg overlockowy należy prowadzić 1 do 2 mm od krawędzi, następnie wziąć nożyczki i przyciąć krawędź, a druga szkoła mówi prowadź tak, żeby prawe wkucie igły było już delikatnie poza brzegiem materiału. Więc no, porównanie jednej i drugiej opcji. Mhm. Jeśli w ogóle jesteście ciekawi, bo jesteście na przykład początkujący, jakie są różnice między tymi ściegami overlockowymi z overlocka, a overlockowymi tak zwanymi z maszyny, to w przyszłym tygodniu na naszym kanale na YouTubie pojawi się taki materiał, gdzie obydwie te maszyny zostaną ze sobą zestawione. I chyba tam poddany testom jest Brother HF37 ze swoimi ściegami overlockowymi, więc widzicie, akurat idealnie w tematyce. I obok albo Yuki, albo Elna. Nie pamiętam teraz, bo tych materiałów kręcimy w ostatnim czasie bardzo dużo. Czy jeszcze są jakieś prośby, pytania, czy coś jeszcze mogę pokazać Wam? Tutaj czekamy. A wspominaliśmy, że będzie 15% zniżki na te materiały? Nie wspominaliśmy o tym, że majóweczka, mamy prezent i w obydwu naszych sklepach, czyli w Ultramaszynie i w Eve Selection. Od piątku będziemy mieć promocję na materiały 15%. A, to Night Selection. I wrócę na linka. Jeżeli ktoś chce oczywiście dostać powiadomienie. Tak, jeśli ktoś chce dostać powiadomienie, to Malika już wrzuca Wam link. Natomiast z rzeczy, które ja dobrze wiem i o których mogę Wam opowiadać, to to, że w majówkę startujemy z kursem szycia sukienki kopertowej, który prowadzę dla Was według naszego autorskiego projektu i wykroju. Wykrój będzie dostępny w formacie A4 oraz w formacie A0. Na ten moment przy starcie w rozmiarówce od XS do XXXL. Docelowo również rozmiarówka plus size, krok po kroku od przygotowania wykroju, skrojenia po szycie. Kurs oczywiście przygotowany do szycia tej sukienki na maszynie wieloczynnościowej w taki sposób, żeby można było sobie poradzić bez overlocka. Natomiast ja tam też z overlocka oczywiście korzystam z uwagi na tempo pracy. Cały kurs się składa z 12 odcinków i też modułu takiego dodatkowego, w którym pokazuję, jak sobie zmienić rozmiar, jak mamy różnicę między górą a dołem, czyli biuścik troszkę większy albo bioderka troszkę szersze i co wtedy zrobić. Także startujemy 1 maja i bardzo serdecznie Was oczywiście na to zapraszam. Ach, i właśnie jeszcze mi tu Mariczka podpowiada, że ładnie prosimy, jeśli doceniasz to, co robimy, doceniasz nasz wysiłek i wkład w spotkania z Wami, w to, jak opowiadamy Wam o tych maszynach, jak chcemy do Was dotrzeć i gdzieś tam pokazywać Wam takie różne detale i smaczki, to bardzo, bardzo serdecznie w swoim imieniu i imieniu całego zespołu, który pracuje dniami i nocami, proszę o dobre słowo, zostawienie serduszka i wystawienie recenzji na naszym fanpage'u na Facebooku. Marika wysyła Wam już link do wystawienia tej recenzji i prosimy, jeśli chcesz, żebyśmy dalej robili to, co robimy i chcesz nam pokazać, żebyśmy się rzeczywiście starali i nam dać kopa motywacyjnego, to prosimy o dobre słowo. No, a jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak to zrobić, to napiszcie do nas na fanpage, ja wszystko powiem. Tak. Klikacie w ten link, który Wam wysłałam, tam jest prośba o, czy podoba Ci się to, co Ultramaszyna robi, no czy nie podoba Ci się, czy kto jedna słuszna. Tak, więc jeśli ktoś sobie nie poradzi z tym samodzielnie, to proszę do nas napisać na fanpage, Marika pokieruje krok po kroku, a jeśli wiesz, jak to zrobić, to proszę nie leniuszkuj, tylko zostaw nam tę recenzję, bo to naprawdę robi nam różnicę. No i się łatwiej się śpi.
Tak, łatwiej się śpi, jak się ma czas, to się wtedy łatwiej śpi. Ja pytam w formie webinara, ale a propos, co w formie, Natalia, co w formie webinara? Czy może sukienka kopertowa, czy będzie w formie webinara? Nie, sukienka kopertowa to jest kurs w ramach naszych kursów online, w ramach szkoły szycia online, którą dla Was intensywnie budujemy w związku z sytuacją, która się wydarzyła aktualnie w świecie. I ten kurs to jest kurs pełnometrażowy, który jest nakręcony, podzielony na odcinki z różnymi ujęciami kadrów, gdzie pokazujemy zbliżenia na stopkę, na moje paluszki w jakości HD. Aktualnie właśnie ładujemy te kursy na nasze serwery. Mają naprawdę gigantyczną jakość, bardzo dobrą i też to za sobą niesie, że jest to rozmiar bardzo duży, więc w zasadzie nasze komputery pracują dniami i nocami, żeby przetworzyć te materiały. Wszystkie opisy do kolejnych kroków szycia, jeśli już uszyjesz ze mną tę sukienkę raz, bo ten projekt, który przygotowałam i który opracowaliśmy tutaj w ultramaszynie, to jest projekt, który się nadaje na tkaninę, który się nadaje również na dzianinę, więc tych sukienek można sobie uszyć kilka. I jeśli potem ktoś przejdzie ze mną przez ten kurs online, będzie chciał tylko szybko sobie przypomnieć pewne operacje, to wśród materiałów dołączonych do tego kursu będzie też, słuchajcie, jest też bardzo dokładna instrukcja szycia napisana przez mamę Jolę, czyli jest tu rozkodowany język burdyjski, po prostu, wiecie, wszystko totalnie łopatologicznie. Ja jeszcze przez to przeszłam kilka razy, zedytowałam tak, żeby to było maksymalnie po prostu takie jasne, proste i zrozumiałe. Do tego oczywiście lista zakupów, lista parametrów, jak poustawiać maszyny. No, generalnie starałyśmy się wszystkie te kursy opracować dla Was tak, na bazie tutaj doświadczeń z kursantami stacjonarnymi, że wykonując poszczególne elementy, zastanawiałyśmy się, o tutaj pewnie przyjdzie im do głowy, jak zrobić to i to. O, a tutaj pewnie nie będą wiedzieć czegoś. Więc pomimo tego, że to jest formuła online, że możecie się bać tego, że od czegoś, nie wiem, nie zauważycie, nie będziecie mogli dopytać, absolutnie nie. Na pewno część z Was wie, że staramy się być maksymalnie dostępni dla Was, odpowiadać najszybciej, jak to tylko możliwe i być po prostu dla Was dostępnymi, więc nawet jak jakieś pytanie się zrodzi, na które, no nie wiem, nie przyszło mi do głowy, albo wyobrażałam to sobie w tym kursie inaczej, to spokojnie zawsze możesz czy to do mnie, czy na fanpage Ultramaszyny po prostu napisać i ja Ci zawsze chętnie pomogę, czasem odpiszę w sekundę, czasem odpiszę troszkę dłużej, ale generalnie zawsze jestem. Pytanie, czy będzie ten kurs szycia bluzki, którą masz na sobie? Ciekawe. Ciekawe, że ja dzisiaj założyłam. Tak, lokowanie produktu. To jest kolejny projekt. Ja, słuchajcie, w wyniku koronawirusa wróciłam trochę do swojego wykształcenia, czyli wróciłam troszkę do projektowania i tych bluzek jest kilka. Sukienek też jest kilka i one wszystkie są w trakcie opracowywania. Oczywiście nie zarzucimy Was wszystkim naraz, bo chcemy też przygotować do tego fajne materiały drukowane i tej wiedzy trochę do przekazania jest. Natomiast tak, ta bluzka też jak najbardziej będzie. Natomiast zaczynamy od sukienki kopertowej, bo w sukienkę kopertową zawsze fajnie jest się wcisnąć, jako że jesteśmy od razu ubrane od góry do dołu. Potem startujemy z kompletem dresowym, mamy bluzę i joggery i też, no, joggery to po prostu joggery, trochę tam są one ulepszone względem takich klasycznych wykrojów, bo zależało mi na tym, żeby to nie były takie wory jak z lat 90., tylko coś fajnego, dopasowanego, wygodnego. Bluza z kolei totalnie innowacyjna, na podstawie tej bluzy będzie można uszyć jeszcze trzy inne bluzy i sukienkę, więc to też pokazuję w ogóle w tym kursie. Do tego kursu będzie dodatkowy moduł gratis dołożony, więc no warto to wszystko oglądać. Nie mówiąc już o tym, że dla tych osób, które chcą poszyć coś dla dzieci, Jolanta przygotowała świetne kursy konstrukcji i szycia ubranek dziecięcych. Tam też jest sporo modelowania, sporo konstrukcji, ale takiej podstawowej, wiecie, przystępnej. Także dużo się ostatnio działo i dużo będzie fajnych rzeczy do pooglądania. A zwiastun sukienki kopertowej też lada moment u nas na kanale na YouTubie, jeszcze przed premierą. Wszystko chyba powiedziałam. Powiedziałam wszystko? Znaczy, padło jeszcze pytanie, skąd pomysł na F-Selection? Skąd pomysł na F-Selection? To,
To może ja odpiszę, bo już takie mam poczucie, że się zrobi z tego jakiś wywiad rzeka. W Eve Selection to jest po prostu, słuchajcie, kolejny krok w realizacji marzeń, które tutaj mamy zespołowo. Mamy ich jeszcze kilka i jeden mamy pomysł super czadowy. Zobaczymy, czy się uda zrealizować. Sytuacja też, wiecie, dużo zmieniła dla działalności i staramy się wszyscy wytrwać w niezmienionym składzie. No i mamy nadzieję, że się to uda i przede wszystkim, że już niedługo, na co wszystko wskazuje, będziemy mogli do Was wrócić również stacjonarnie i mamy nadzieję, że już w czerwcu, bo maj jeszcze nie sądzę, że będzie możliwy z takiego no, po prostu bezpiecznego punktu widzenia. Wydaje mi się, że w czerwcu będziemy mogli zacząć już odrabiać z Wami część zajęć i startować powoli do normalnego działania. Także na to Eve Selection odpiszę, bo to jest długa wypowiedź, a odpowiadając w skrócie, po prostu kolejny krok w realizacji naszych marzeń. I to, na czym mnie osobiście i dziewczynom tutaj zależało, to zrobienie takiej przestrzeni, gdzie właśnie mamy wykrój, gdzie mamy kurs, gdzie ktoś nam pokazuje coś fajnego, innego, bardziej takiego nowoczesnego, kobiecego do uszycia, pokazuje, jak to zrobić krok po kroku. Mamy tutaj świetną kadrę, wymieniamy się naprawdę masą wieloletniej wiedzy i to wszystko w ramach i Selection, i Ultramaszyny chcemy dla Was tworzyć. Dla Was, żebyście mieli jak się rozwijać, skąd się uczyć, gdzie inspirować i po prostu na co dzień mieć takie kopa w rozwijaniu hobby. Także to jest cały cel nasz. Kieruję się do Mariki, wypatrując, czy jeszcze jakieś... To już pytanie nie na temat maszyn heavy duty. Pytanie nie na temat maszyn heavy duty, to jak stąd wyjdę i ogarnę się z resztą materiałów do kursu online, to Wam podpisuję. Natomiast tymczasem mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam to, co chciałam najbardziej, czyli wnętrze maszyn heavy duty i dlaczego one się nazywają heavy duty i czym one się różnią od innych, którymi tymi heavy duty nie są. Kropka. Amen. Dziękuję. Było mi bardzo miło się znowu z Wami spotkać i zapraszam znowu za tydzień w środę, a w majówkę szyjemy sukienkę kopertową. Pa, pa!